Najciekawsze sposoby rozsiewania nasion. Hydrochoria. Kokornak ma nasionko otulone korkową owocnią, która nadaje mu pławność. Owoc szczawiu ma czylistki, które unoszą go na powierzchni wody jak tratwa. Nasionko tużycy leży na dnie pęcherzyka wypełnionego powietrzem, który unosi się na wodzie jak balonik i ostry koniec pęcherzyka jest jak żagielek, którym popycha wiatr. Grzybień biały, czyli lilia wodna, ma nasiono otoczone śluzem z pęcherzykami powietrza, które chronią go przed wodą i przed zatonięciem. Grążel żółty ma kilkukomorową torebkę wypełnioną powietrzem. W komorze są nasionka, torebka pływa tak jak balonik. Ombrochoria, przetacznik, cykoria, namulnik, kaczeniec mają torebki zamknięte w słoneczne dni, a otwierają się w deszczu, by wymywał z nich nasionka. Anemochoria, wiąz ma skrzydlaki, czyli orzeszki otoczone skrzydełkami. Skrzydełko równomiernie dookoła otacza orzeszek, który jest na środku skrzydełka, co równomiernie rozkłada ciężar i nadaje powierzchnię lotną. Brzoza ma dwa skrzydełka orzeszek brzozy i pływa i lata wiatr daleko unosi owoc brzozy od drzewa macierzystego. Klon ma dwa zrośnięte orzeszki ze skrzydełkami, które wyglądają jak śmigła. Na wietrze wirują, opadając daleko od klonu macierzystego. Grab ma trzy skrzydełka, które latają jak latawiec. Orzechy lipy zebrane w baldachogrono mają jedno skrzydło, które też wiruje na wietrze. Mniszki mlecze, waleriana, wierzbownica, ostrożnie osty mają niełupki z puchem kielichowym, które niesie wiatr. Mniszek ma puch na trzoneczku, czasem przy zetchnięciu z przeszkodą trzoneczek się łamie i owoc wtedy opada na ziemię i kiełkuje nasiono. A puch leci dalej. Wiosną, kiedy w dzień topnieje śnieg, a w nocy zamarza, tworzy się lód na powierzchni, a słońce nagrzewa szyszki sosny, jodły, świerku i modrzewia. Szyszki się otwierają, nasiona wypadają z łusek i nasiona tych drzew mają skrzydełka, które są jak żagle i wiatr ślizga je po powierzchni lodu jak bojery. Solanka kolczysta, wietrzyk latawiec, łyszczec, wierzchowaty, sierpnica to małe, okrągłe rośliny żyjące wiosną. Wiosną i latem przeprowadzają procesy życiowe, potem schną. Jesienny wiatr łamie łodygi tuż przy korzeniu i miota nimi po stepie i rozsypują się nasiona. Wtedy z owoców nasiona są już dojrzałe i taka solanka kolczysta robi 200 tysięcy nasion. Skrzydłówka bezlistna ma owoc z pięcioma skrzydełkami, które obracają się jak turbiny i owoc sunie po wydmach. Tużyca pustynna ma owoc wypełniony powietrzem jak balonik, którym wiatr rzuca po wydmach. Teraz zoochoria. Wiewiórki zbierają zdrowe, dojrzałe, nieuszkodzone owoce, zakopują je jako zapasy, zapominają o tym i potem te owoce kiełkują. I tak samo robią inne gryzonie jak chomiki. Przebiśniegi, pszeniec, glistnik, miodunka, fiołek, kokorycz mają nasiona z elaiosomami. Mrówki zbierają te nasiona do mrowisk, zjadają elaiosomy, wyrzucają nasiona i rośliny rosną w kręgach dookoła mrowiska. Jeszcze jak deszcz zmoczy te nasiona, mrówki wynoszą je na słońce, żeby wyschły i z powrotem wnoszą do mrowiska. I endozoochoria, czyli w środku zwierząt, są owoce mięsiste, mają miękkie, pachnące i słodkie
owocnie i kolorowe, żeby zwierzęta je chętnie zjadały, i potem z odchodami siały nasiona daleko od roślin macierzystych. Mamy pestkowce u brzoskwini, moreli, wiśni, czereśni, śliwki, niby owoce jak szupinki u jabłek i gruszek, hipansjum u róży. Jagody to są borówka, agrest, winogrono, porzeczka i owoce zbiorowe to poziomka, malina, jeżyna, sójka, jeżołędzie. Drozd je różne owoce i pomaga 30 roślinom rozsiewać nasiona. Krzyżodzioby i dzięcioły jedzą nasiona sosny i świerku. I wodne rośliny mają owoce, które przyczepiają się do piór ptaków wodnych. Rzepień, lucerna, uczep, przytulia, kuklik, wrzeciołek mają owoce, które haczykami przyczepiają się do futra zwierząt. Łopian ma cały owocostan rzep, który się przyczepia do futra zwierząt i te zwierzęta przenoszą owoce. Teraz fiołki mają owoce pękające na trzy rozłupki, które schną, ścianki się obkurczają, rośnie w nich ciśnienie i wypycha nasiona. Szczawik zajęczy tak wydaje nasiona, że zewnętrzna warstwa owocu pęcznieje, pęka, brzegi się zwijają i nasiona się uwalniają. Niecierpek pęka przy dotyku na trzy części, one zwijają się jak sprężyna, wyrzucają nasiona. Tryskacz sprężysty ma owoce jagody, które przy dotyku odrywają się od szypułki, która zatyka owoc jak korek. Miąższ jest pod ciśnieniem, który wytryskuje razem z nasionami. Ma śluzowatą konsystencję, więc przykleja się do futer zwierząt i one przenoszą te nasiona na znaczne odległości. Strąki robini schną, zwijają się i w ten sposób wypychają nasiona na kilka metrów od drzewa macierzystego. Dziękuję, życzę miłego dnia.